Panie i panowie, wcześniej mówiłem o tym, że Kodeks Blues to znakomici muzycy, to wiemy już chociażby po dzisiejszym koncercie, znakomici organizatorzy, ale cały zespół to również jako wzór stabilności składu, bowiem basiści i wokaliści zmieniali się raptem 3 razy w ciągu 5 lat. Drodzy państwo, na dowód tego kolejna zmiana przy mikrofonie, stanowisko opuścił Łukasz Gontarczyk, a w jego miejsce wraca Emil Kaczmarek i utwór A jednak czegoś żal. Yeah.
dzisiaj wystąpił dla Państwa Emil Kaczmarek. Panie i Panowie, teraz poproszę, abyście sobie coś wyobrazili. Zadziałajmy na chwilę na naszą wyobraźnię. Był późny wieczór, albo jak kto woli, wczesny poranek. Powidz, tawerna pod piano z grają, jam session. Część muzyków Kodeksu z Gabrysiem Pleszarem gra akustycznie w pubie. Podchodzi barmanka i mówi: chłopaki, super gracze, ale nie wiem, czy wiecie, że od pół godziny siedzicie tutaj sami. Nie zauważyli, że nie ma już publiczności. Muzycy potrafią grać godzinami jeden utwór, lecz żeby udowodnić, że można grać również utwory krótkie, tym razem tej najkrótszy dzisiejszego wieczoru, w utworze z repertuaru Dżemu pod tytułem Diabelski Żart wystąpi Kodeks Blues, Przyjaciele i Łukasz Gontarczyk. Wszystkim muzykom zgromadzonym tutaj na tej scenie. Spędziłem z nimi naprawdę wspaniałe muzyczne środy przez ostatnie 2 miesiące. I tak soboty? Dobijali też inni. Kochani, wielkie, mi się zdaje, że należą się wielkie, wielkie brawa dla tych wszystkich muzyków, szczególnie też dla tych na podium. Drodzy Państwo, gofra tak łatwo ze sceny nie wypuścimy. Zostań kolego. Drodzy Państwo, dzisiaj wspominamy to, co było, to, co trwa. 5 lat temu, po raz pierwszy, kiedy wystąpili na żywo, wystąpili pod nazwą Paragraf. Okazało się jednak, że taki zespół już istnieje. No to koniecznie było głosowanie, odbyło się to głosowanie tajne. Mniej więcej podobna tematyka, nie jest Paragraf, a jest Kodeks. Muzycy obiecują, że ta nazwa już się nie zmieni, drodzy Państwo. A teraz utwór, na który cieszę się bardzo, bo ja osobiście uwielbiam go i myślę, że wielu z Państwa również. Zostaje Łukasz Gofer-Gontarczyk, tu bez zmian, Kodeks Blues, Przyjaciele, utwór Sen o Wiktorii. Grzesiu, specjalnie dla Ciebie. Dziękuję.
Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło. Dzięki wielkie. Łukasz Gofer-Gotarczyk i wszystkim nam przyśniła się Wiktoria.
Drodzy Państwo, w naszym kraju bardzo niewiele jest zespołów z tej najwyższej półki. Jest sporo zespołów przeciętnych, no i tych byle jakich jest bardzo, bardzo dużo. Ale naprawdę najmniej jest takich, które zagrały koncerty symfoniczne. Do takiego grona jak zespoły Perfect, zespół Jam, czy też zespół Lady Punk dołącza dziś zespół Codex Blues, a Państwo jesteście świadkami tej historii. To jeszcze nie finał, ale na scenę zapraszam wszystkich wokalistów. Panowie, pojawcie się. I przed nami utwór, który znamy wszyscy i myślę, mimo że czterech wokalistów będzie przy mikrofonie, to niech wokalistami staną się wszyscy widzowie i słuchacze dzisiejszego koncertu. Przed nami w utworze zespołu Jam pod tytułem Whisky, ta cała czwórka panów. Wielkie brawa! Chwileczkę, ponieważ chyba nie wszyscy znajdujemy się tutaj na tej scenie. Jest wśród nas jeszcze jeden gitarzysta. Marku, pamiętamy o Antosiu. A, tak, a gdzie jest Antoś? Zapraszamy Antosia, bo jest to wyjątkowa postać i wielka nadzieja polskiego blues rocka. Możemy Antosia prosić? Antoś ma kilka latek, ale poszedł na fajkę. Ale będzie? Antoś! Antoś! Brawo! Antoś, chodź tu do nas! Tu chodź! Antoś, weź go tutaj! Antosiu, chodź tutaj! Chodź! I graj teraz! A tu jest laska dla ciebie! A można ją też na scenę poprosić? Chodź do nas! Gdzie jest mamusia albo tatuś? O! Proszę bardzo! Brawo! Mówią o mnie w mieście, wciąż chodzi pijany, pewno nie wie co to wstyd. Brudny niedomytek w stajni ciągle śpi. Idź do diabła, mówią mu ludzie pełni cnót. No nie być, spać w czystej pościeli, świeżo mleko rano pić. Ja naprawdę chciałem zmądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Whisky, moja żono, tyś najlepszą znam. Już nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Kiepski był mój mąż. Whisky, moja żona, jednak tyś najlepszą znam. Już mnie nie opuścisz, nie będę sam. Mówią whisky, to nie wszystko, można by z niej żyć, lecz nie wiedzą o tym,
samotny być. Teraz wy! Whisky. Już. Mówią. Lecz się wiedzą, że najgorzej w życiu to samotny być, to samotny być. Emil Kaczmarek, a grali Antoś, wielkie brawa! To jego absolutny debiut. Codex Blues i Przyjaciele. Ale drodzy Państwo, absolutnie, absolutnie to jeszcze nie koniec. Codex Blues i Przyjaciele, wracamy do utworów granych w większym gronie. Na scenie zostaje Emil Kaczmarek, utwór zespołu Dżem, Uśmiech Śmierci. Czy Antoś ma słupce pierwszych fanów? Brawa dla Antosia. Emil Kaczmarek. Łza, znowu widzę twoich ust, tak piękny kształt. Jestem teraz sam, ucich wokół szum i gwar. Wszyscy ze swoich milów do swoich poszli żal. Kto pomoże teraz, kto znaleźć mi w tej ciszy twarz mojej małej, którą dawno już śmierć okrutna zabrała mi. Pamiętam dobrze ją, jak weszłam przez zamknięte drzwi.
Nie mogłem w to wierzyć, lecz ty widziałaś już, że to śmierć odwiedziła nasz dom. I krzyczałem, nie zabieraj jej, zostaw małą, zostaw proszę cię. Ale ona tylko uśmiechnęła się, mówiąc ma już tylko mnie. Siedziałem na twym łóżku, ściskając twoją dłoń, lecz ona chłodna była już. Nie mogłem w to uwierzyć, lecz ty widziałaś już, że to śmierć odwiedziła nasz dom. Wiem, że ona przez zamknięte drzwi wejdzie do mnie przez zamknięte drzwi, aby mógł moją małą spotkać, moją małą spotkać znów. Moją małą, moją małą spotkać mógł. Konieczne są naprawdę bardzo, bardzo poważne numery. Dzisiaj góruje blues i blues to dzisiaj nasze ulubione słowo. A skoro ten rodzaj muzyki, no to czas na chyba bluesowy hymn naszego kraju. Cóż to za numer? Oczywiście Dżem. A cóż to za utwór? Czerwony jak cegła! Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawsze za mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może wezmę kilka drinków, one nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. Ja muszę ją mieć.
nadejść. Gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, ja muszę umieć. Co się stało? Ona chyba już śpi. Leży obok, pełen wstydu, jakby to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No jeszcze jeden. Rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, ja muszę ją mieć. Nie mogę tak odejść, gdy kusi mi grzech, muszę mieć, ja muszę. Muszę mieć, ja muszę ją mieć. Czerwony, rozgrzany jak piec, ja muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, muszę ją mieć, ja muszę ją mieć. Rozgrzany jak piec, ja muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, ja muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, ja muszę ją mieć. Wykusi mnie grzech, muszę mieć, ja muszę ją mieć. Czerwony, jeszcze raz czerwony, oje, muszę mieć, czerwony. Wszyscy razem!
Oczywiście, znakomity numer. Drodzy Państwo, mamy tutaj za kulisami scenariusz dzisiejszego koncertu i ten numer, który przed nami, jest pisany na tym scenariuszu jako ostatni. Emil Kaczmarek, Kodeks Blues, Przyjaciele i Utwór. Poznałem go po czarnym kapeluszu. Brawo, Mariusz! Wielkie brawo dla akordeonisty. Poznałem go po czarnym kapeluszu, przedchwieje do małego baru. Hej, przyjacielu, zawołałem za nim, lecz nie odwrócił się. Szedłem za nim, przyspieszając kroku. Nie byłem pewien, czy to on, ale ten kapelusz był taki podobny do tego, który nosił on. Okalane dymy, przyjedny musiał właśnie on. Hej, przyjacielu, zawołałem dachem, lecz już wiedziałem, że robię błąd. To nie on. Spytałem, czy nie napiłby się ze mną. Milczał i wziąłem kufle dlem. Słuchaj, pomyliłem cię z moim przyjacielem, powiedziałem, odwracając twarz. Spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem i odpowiedział chłodno, że jeszcze nigdy nie nazwał go swym przyjacielem. Wstał i odwrócił się, odchodzą w stronę drzwi, w stronę drzwi.
odwrócił się, nie odwrócił się, o nie, 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 nie. Nie odwrócił się, nie. Jeżeli fałszowałem, zawsze chciałem mieć harmonijkę. Panie i panowie, dziękujemy. Dziękujemy. Wystąpili dla was Codex Blues w składzie: wokal Emil Kaczmarek, na pianinie Damian Piasecki, gitary Andrzej Rubajczyk, Sławek Wojciechowski, na basie Jakub Łeptański, przy perkusji główny organizator dzisiejszego, drodzy państwo, wydarzenia Krzysztof Herian. Gościnnie wzięli udział wokaliści Gabriel Fleszar, Marek Modrzejewski, Piotr Stróżyk, Łukasz Gontarczyk. Instrumenty klawiszowe Piotr Królikiewicz, gitara akustyczna i elektryczna Robert Witowski. Drodzy państwo, teraz nieco dłuższa lista, ale trzeba przedstawić tych wszystkich, którzy teraz nie wiem dlaczego są nieuśmiechnięci. Panie i panowie z orkiestry. Na skrzypcach Anna Rybicka, Dominika Robak, Marysia Czerniak, Paulina Wawrzyniak, wiolonczela Damian Kucharski, waltornia Izabela Latecka, Łukasz Leszczyński, Mateusz Wojtyński, saksofony tenorowe Łukasz Oblizajek oraz Adam Myszler. Na puzonach Jan Jasiński, Marcin Kwiecień, Mariusz Kaźmiercza, który dzisiaj dyrygował również, Krzysztof Łażejewski. W rękach odcimili trąbki Michał Dudek, Adam Litoborski, Kamil Gałczyński, Błażej Przybylski, Kacper Grzybowski. Saksofony Robert Herian, Adrian Dudek. Wokalistów przedstawiałem, drodzy państwo, i raz jeszcze brawa, bowiem mówiłem o... Dzisiaj na puzonie nie zagrał, ale dyrygował i aranżował te utwory na dzisiejszy koncert. Mariusz Kaźmierczak. Szanowni państwo, mam jeszcze specjalne podziękowanie. Proszę, wysłuchajmy je, bo naprawdę, naprawdę te podziękowania się należą. Szanowni państwo, najlepszy głos środkowy Wielkopolski, Grzegorz Buczek-Buczkowski, wielkie brawa! Dziękuję uprzejmie, drodzy państwo. Te podziękowania dla burmistrza miasta Słupcy, Michała Pyrzyka, za wielką pomoc w organizacji koncertu. Ale skoro 100 lat, to nie przerywam. Wszyscy! Jeszcze raz! Pięć lat Codex Blues, drodzy państwo. Znakomita wizytówka Słupcy.
znakomici muzycy. Drodzy Państwo, kontynuuję te podziękowania, bo naprawdę bez tych osób, bez tych instytucji dzisiejszy koncert by się nie odbył. Przypomnę, burmistrz miasta Słupca, pan Michał Pyrzyk, starosta powiatu słupeckiego, pan Mariusz Roga, dla dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, pana Jarka Dębskiego i wszystkich pracowników, dla pana Jurka Kurczyńskiego, specjalne podziękowanie dla pizzerii Zapiecek, dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, podziękowanie dla pana Marcina Kominkiewicza, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, dla Patryka Trzaskowskiego, Patryka Łychtańskiego, Krzysztofa Kłanieckiego, Krzysztofa Nalewskiego, Michała Bałdysiaka, Krzysztofa Rybickiego, dla głównego inżyniera dźwięku dzisiejszego koncertu Łukasza Lisa i całej firmy Masterton z Ostrowa Wielkopolskiego za wspaniałe nagłośnienie, realizację oraz rejestrację audio. Oraz dla Tomasza Słowińskiego za profesjonalne nagranie wideo, które ukaże się w niedługim czasie na płytach DVD. Będziemy mieli, drodzy Państwo, co wspominać. I specjalne jeszcze raz podziękowanie, to już ostatnie, dla pana Bogdana Słowińskiego, właściciela łowiska specjalnego w Mokolinie. Drodzy Państwo, piąte urodziny Kodeks Plus przechodzą do historii. Wy byliście świadkami tej pięknej historii. Myślę, brawami, brawami zachęćmy ich, aby powrócili jeszcze na moment na scenę. Kodeks Plus i przyjaciele. Panowie, nie dajcie się prosić. Tym razem już po raz ostatni. Kodeks Plus i przyjaciele. Ja nie wiem, jaki był w tym momencie patent, aczkolwiek śpiewamy whisky. Gofer, gofer. Zagramy pawia. Chcecie pawia? Whisky? Kiedy rankiem znajdowałem tam złote jaja, oh, 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 wielkie złote jajo. Nie wiem sam skąd wziął się tam, nigdy przedtem o tym nie myślałem. Pewnej nocy prysnął żar, tak się znosił już złotych jaj. Trefne karty rozdał los, więc przegrałem partię z nim, a życie toczyło się dalej, a życie toczyło się dalej, a życie toczyło się dalej, a życie.
toczyło się dalej. Nisko i mówimy dobranoc. Chciałem jeszcze coś powiedzieć. Dzięki za ten aplauz, za uznanie, a przede wszystkim dziękujemy za to, że potraficie szanować kapelę, która jest z waszego miasta i rozsławia wasze miasto po całej Polsce i po całym świecie. I to jest wielki szacunek dla was, że potraficie docenić to, co macie. Słuchajcie, serdeczne dzięki za to, że dzisiaj przybyliście tak licznie. Daj mi pałki. Thank you.
zaśmiała ze starą kapelą. Mamo, piszę do ciebie. Może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona i tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to ty. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sam. Dławi mnie strach. Ej! Samotność to taka straszna trwoga. Gabryś, pomożesz? Myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie. No a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to, że tak późno to zrozumiałem. Rozumiałem to. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika mnie. Wiesz, mało wyobraziłem sobie, że nie. Woo!
czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat. Maraz już też ją dosiadał, to samo czuł mój...